Dzisiaj jest szczególny dzień. Jest to dzień, w którym świętujemy Światowy Dzień Mediacji. Jest to dzień dla naszej uczelni również szczególny, ponieważ my mamy bardzo długą tradycję pracy nad mediacją, w kierunku mediacji. I nasze dzisiejsze spotkanie jest właśnie takim kolejnym krokiem, aby szerzyć tą ideę mediowania, ponieważ daje możliwości rozładowania konfliktu i tak naprawdę spotkania się przez różne strony, w pół drogi, osiągnięcia rozwiązania, wypracowania czegoś, co jest dużo lepsze niż udanie się do jakiegoś organu, takiego jak sąd, i poddanie się po prostu pod rozstrzygnięcie sądu, które niekoniecznie może nam się podobać. Ponieważ mamy jeszcze bardzo duże opory, mamy dużo pracy do zrobienia, żeby przekonać jednostki sektora finansów publicznych, aby przystępowały do mediacji, aby nie bały się zawierać ugód. I myślę, że takie wydarzenia pomagają przełamać te bariery, pomagają przełamać lody i pokazują, że przepisy, które obecnie obowiązują, zapewniają pełne bezpieczeństwo w zakresie zawierania tego typu ugód. Padły dzisiaj ważne słowa, że w tych sprawach gospodarczych, a dodatkowo jeszcze administracyjnych, jest stosunkowo niewiele wydarzeń, które te mediacje właśnie promują. Zatem z tego punktu widzenia jest to bardzo ważne. Rozmawiamy w gronie ekspertów zaproszonych z różnych dziedzin. Mamy tutaj przedstawicieli jednostek sektora publicznego, mamy przedstawicieli środowiska mediacyjnego, sędziów, i to zderzenie różnych perspektyw jest niezwykle inspirujące i rozwijające. Thank you.